parę tygodni temu obiecałem wam, że sprawdzimy jeszcze raz, jak działają fungicydy zastosowane już chyba teraz miesiąc temu, tak żeby wejść w taki łan. A trzeba się odpowiednio przygotować, żeby was żona z domu nie wygoniła. Także poszykujemy się i ruszamy w pole. Z jednej strony jestem bardzo ciekaw, jak wyglądają skutki, jakie działanie mają fungicydy, które zastosowaliśmy te kilka tygodni temu. Jesteśmy na polu rzepaku ozimego, na którym bardzo wcześnie wykonano nawożenie azotowe. Wszystkie dawki zostały już podane i na tym polu zdecydowaliśmy się przeprowadzić krótkie doświadczenie porównawcze rozwiązań fungicydowych, jakie są dostępne na rynku. A z drugiej strony, no nie ukrywam, o tym czasie też fajnie i ciekawie jest zajrzeć intensywnie, aż tak intensywnie kwitnący łan rzepaku. Przepiękny widok, fajnie to wygląda. Jakaś ocena uszkodzeń, jak się uszczyny zawiązują, przymrozek, susza, to wszystko można zobaczyć. Jeśli chodzi o zastosowane fungicydy, było tu, jak pamiętacie, dużo kombinacji w różnych formulacjach. O, mamy gościa. Mam nadzieję, że też go widzicie. Nie za bardzo chcę mu się uciekać. Czuję się bezpiecznie w takim łanie. No tak wygląda rzepak. Nie jest ani za duży, ani za mały. Można by powiedzieć, że sam raz. Więc mamy kontrolę. Pierwsze poletko, mamy drugie poletko, trzecie poletko, praktycznie nie ma tu większych różnic, tu widać, że już ta regulacja jest trochę mocniejsza i mamy czwarte poletko. Te rośliny, które tu widzicie, one zostały potraktowane glifosatem, tak żeby te poletka rozdzielić, żeby był łatwiejszy dostęp do nich. Tu mamy ewidentnie, widać, mocniejszy zabieg regulacyjny. Tutaj, jak widzicie, mamy to wszystko bardzo ciekawie zrobione. Rozgałęzienia boczne zasuwają od samego dołu do góry. Podnoszą nam się tutaj znacznie w wysokości. Cała roślina jest niższa. Fajnie to wygląda. Łuszczyny się zawiązują. Łan intensywnie kwitnie. Widać, że on jest późniejszy w kwitnieniu i pewnie tutaj pod tą czwórką, tak, mamy coś ciekawego zastosowanego. No, muszę wam zdradzić, że tutaj w tej kombinacji był stosowany modus do regulacji. Dawka rejestracyjna modusa jest wysoka, jest to 1,5 litra na hektar i połączyliśmy go z jednym z bardziej znanych triazoli, jakie są wykorzystywane do ochrony rzepaku właśnie wiosną. Przymrozkowo myślę, że ten rzepak nie został trafiony, bo bardziej wówczas nie ma w ogóle śladu po zawiązanych łuszczynach. To wszystko jest, z tego co tu widzę, związane z suszą. I przechodzimy do omawiania dalszej części doświadczenia. Jesteśmy na kombinacjach, na których był zastosowany preparat Toprex i ten rzepak w porównaniu do tej najmocniejszej kombinacji, którą tam widzicie, nie jest tak mocno skrócony, zniżony, ale również możemy zauważyć bardzo fajny efekt. O, myślę, że to będzie tutaj dobrze widoczne. Również te rozgałęzienia boczne idą do góry. Fajnie nam to kwitnienie się wyrównuje. Łuszczyny są prawidłowo zawiązywane. Także odmiana ta nie dostała z powodu zastosowania regulatoru wzrostu jakiegoś większego stresu. Te wszystkie rzeczy raczej są związane z suszą. Jeśli chodzi o choroby, jest bardzo czysto, jest bardzo zdrowo. Nie ma tutaj po Topreksie żadnych objawów chorób. Wszystko jest dobrze
ochronione. Łan rzepaku, jak widać, jest dobrze odżywiony. Opadają nam pierwsze płatki. Na roślinach jest sporo wilgoci. Tak więc tutaj trzeba się już przygotować do dobrej ochrony około kwitnieniowej. Tak więc te opady, które tu wystąpiły, mocno podreperowały rzepak. Ten potencjał plonowania, jak widzicie, po pędzie głównym, po tych pędach bocznych, gdzie nam się to wszystko ładnie zsynchronizowało w kwitnieniu, jest duży. Rośliny są mocno wyrośnięte. Jeśli chodzi o to wszystko, co mamy na dole, czyli ten pęd jest odpowiedniej grubości, ta pompa jest tu spora. Rośliny nie są duże, nie są za wysokie, bo nie mogły przez przymrozki, przez tą suszę mocno wyrosnąć. Tak więc ten rzepak, myślę, że ma gdzieś 120-130 cm miejscami, czyli jest ok. Nie jest jakimś tam karzełkiem, ma dobrą wysokość. Co dobrze wyszło w rzepaku w tym roku? Widzieliście efekty działania Toprexu. Są one bardzo dobre, jak co roku bardzo pozytywne. I nawet taki przebieg pogody, czyli susza, przymrozki, nie powodują tutaj większych zmian w tym pozytywnym działaniu preparatu. Widzieliście też efekty zastosowania modusa wiosną w rzepaku. Myślę, że ciekawe, przyszłościowe rozwiązanie. Na pewno to stosowanie takiego rozwiązania będzie związane z ilością opadów, przebiegiem pogody. Na pewno po tym roku nie będziecie mieć nastawienia, przynajmniej tak podejrzewam, że rzepak trzeba mocno regulować, mocno skracać na wiosnę, bo chyba ten suchy kwiecień wpisze się już na stałe w nasz kalendarz, do tego przymrozki. Także zostaniemy przy dobrych regulatorach i dobrych fungicydach, o tym zrównoważonym działaniu. Myślę, że Toprex i w waszej ocenie spełnia te oczekiwania. Natomiast to, co przed nami, czyli ochrona okołokwitnieniowa, no bo takie piękne rośliny nie można zostawić same sobie. Trzeba im tu jeszcze trochę dopomóc, jeśli chodzi o ochronę. Mamy ten potencjał plonowania, wysialiśmy spore ilości nawozów, wykonaliśmy już dużo zabiegów i trzeba to w odpowiedni sposób zakończyć. No co, dlatego nastawiamy się na pewno na stosowanie czegoś interwencyjnego. Na pewno nastawiamy się na stosowanie też czegoś zapobiegawczego. No i tu macie spory wybór preparatów. Na rynku jedne są dłużej, drugie krócej. My w ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek Amistar Gold Max. Preparat o fajnej rejestracji, bardzo szerokiej, bo to nie tylko rzepak, ale również chociażby buraki cukrowe, jak i wiele innych upraw małoobszarowych. No i spełnia te wymagania, o których powiedziałem, czyli w rzepaku ma zarówno działanie interwencyjne, jeśli wejdziecie z zabiegiem w takiej sytuacji, że już nam coś się zacznie dziać w tych kątach liści, ale też i zawiera w sobie azoksystrobinę, bardzo dobrą strobilurynę, która zapewni nam długie działanie w czasie. Także nie opóźniajmy zbytnio tego zabiegu. Mamy tą możliwość wjazdu w następnych dniach i to bym polecał zrobić, dlatego że w przyszłym tygodniu mamy zimnych ogrodników i nie polecałbym wam wtedy zabiegu na pewno. Lepiej to zrobić po prostu w tym tygodniu albo po wystąpieniu ocieplenia. Mam nadzieję, że zamiast zimnych ogrodników w przyszłym tygodniu będziemy mieć mokrych i ciepłych ogrodników. Taka zmiana by mi pasowała, mam nadzieję, że wam również. Jeszcze jedno ujęcie, bo jak na każdym polu, nie wszędzie jest super, nie wszędzie to wszystko wygląda i nam wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Susza i przymrozki zrobiły swoje, dlatego też jesteśmy w takim najgorszym miejscu tego pola, żeby być tutaj jak najbardziej z wami w pełni uczciwym. To spory kawałek pola, więc mamy bardzo fajne części tego pola, gdzie super to wygląda. No i oczywiście też mamy takie miejsce jak tutaj, gdzie, no może nie jest to żywy piach, ale ziemia jest dużo słabsza. I tutaj te rośliny, gdybyście widzieli przed kwitnieniem, postaram się takie zdjęcie wstawić, no to byście przerażeni. Natomiast zobaczcie, co się stało w międzyczasie, czyli kiedy nam spadło te 20
litrów wody. Widać, że rzepak tracił te pierwsze uszczyny, ale już tu od tego momentu, kiedy złapał wodę, idzie to dalej w dobrym kierunku. Nie widać już tak mocno gołej ziemi. Nawet te mniejsze rośliny, dużo mniejsze, widzicie, że walczą o plon, o wydanie. I myślę, że i tak średnia z tego pola, jeśli będzie oczywiście dalej dostęp wody, będzie całkiem niezła. Pokazuję to Wam dlatego, żeby być przede wszystkim z Wami w pełni uczciwym. A druga sprawa dlatego, żeby pokazać, jak duże możliwości regeneracji, jak duża plastyczność jest w samym rzepaku ozimym i w dobrej odmianie. Także nie rezygnujcie z tej uprawy. Myślę, że jeszcze dużo potencjału jest do wzięcia w rzepaku ozimym. I jeśli ktoś jest niezadowolony z plonów, z efektów, jakie uzyskuje, mimo to powinien prześledzić wszystko, co zrobił w tym rzepaku, bo może są jeszcze rezerwy, są może jeszcze jakieś możliwości. A z drugiej strony, no jeśli siejemy rzepak na piątej klasie, tak jak w tym miejscu, w którym jesteśmy, no też nie możemy oczekiwać cudów i w momencie zakładania plantacji nie wiemy, co się wydarzy. Jednak dla płodozmianu, chociażby dla jęczmienia ozimego, który może być tutaj posiany, takie stanowisko po rzepaku może nam naprawdę dużo, dużo dać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale.